Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę menadżera Schalke w jej FC24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli mecz z Lipskiem na sam początek. Jak na razie mamy już tutaj 16 kolejek za nami, więc prawie mamy tutaj już połowę sezonu. Po tym meczu z Lipskiem będziemy mieli dokładnie połowę, jeśli się nie mylę. Po 17 kolejek, tak. Certo się już mierzyliśmy. Mam wrażenie, że nie mylę. Tak, jest 34 kolejki, tylko się wolę upewnić. Na pewno tutaj Hertę mieliśmy. Tak, mieliśmy Hertę, tak jak się myślałem. Więc to jest ostatni mecz tej pierwszej części sezonu. A więc zakończymy prawdopodobnie na tym 10 miejscu, 11. Więc naprawdę dobra pierwsza część sezonu. Naprawdę dobra pierwsza część sezonu tutaj. Popatrzyłem też na finanse i mamy 7 milionów. Tak popatrzyłem przed odcinkiem, mamy 7 milionów. Więc tak myślałem nad tym, że potencjalnie poszukać, czy nie ma jakichś ciekawych, wolnych zawodników. Bo zawsze to warto sprawdzić. Rok temu w taki sam sposób zdobyliśmy Romo, jeśli już pamiętam. Więc warto zawsze zerknąć. Warto naprawdę na to zawsze zerknąć. Dlatego to zrobimy sobie na początku tego odcinka, bo tak mówię, warto zawsze zerknąć, bo nigdy nie wiadomo, ktoś może tam, może być, kto może nie mieć roboty, bo niektórzy mogą nagle przed, nie wiem, od 1 stycznia przed niektórym mogą się kontrakty skończyć i mogą nie mieć roboty, więc zawsze warto właśnie sprawdzić, na przykład tutaj pozycja bramkarza, czy tutaj znajdziemy kogoś potencjalnie. Rafał Leszczyński, nie pamiętam, gdzie on grał, ale no, jest Polakiem na pewno, więc może ktoś z kimś powinien kojarzyć. Ale bramkarzy chyba tutaj nie zobaczymy jakiegoś takiego, który by mógłby u nas być, zakładam, więc kolejna pozycja to będzie pozycja prawego obrońcy. Prawego obrońcy w sumie szczerze nie mam, prawy obrońcy akurat mi się ta pozycja jakby, mamy Aydina, mamy też oczywiście Sopiego, więc nie, środek obrony tak bardziej, żeby można powiedzieć, nie wiem, żeby mieć, nie wiem, jakąś wystarczającą liczbę obrońców, bo lubię tak mieć 6 około tych środkowych, 6 tego obrońców środkowych, 5, 6, minimum 5, więc czy tutaj ktoś byłby taki, żeby potencjalnie go zgarnąć? No nie wiem, czy ktoś z tych zawodników szczerze aż tak chce. Bogdan Thiru, on jest w rzeczywistości nie był gdzieś w Polsce? Nie wiem, może Jagiellonia, jakieś takie kluby, nie pamiętam, czy właśnie czasem nie był. Lewobrońca. Na lewej obronie mamy Moreno. Moreno jest troszkę starszy. Tutaj jednak nikogo nie mamy. Patrzę teraz w środku pomocy. SPD, Schallenberg. A tam jakiegoś takiego nominalnego, rezerwego nie ma zbytnio jakiegoś takiego dobrego, więc sprawdzić można tutaj. Boczny pomocnik nie będę szukał. Środkowe pomocnicy to na pewno poszukamy. 40-letni Tino Costa i Davis są tutaj, ale nie, oni będą mieli. Nawet nie będą mieli pewnie 70 overalla, więc nie opłaca się w ogóle. Chyba nikogo jednak tutaj nie zgarniemy. Tak zakładam. W sumie możemy też jeszcze SPO zerknąć, bo SPO też tam może być. Jakoś tutaj może być jakiś zawodnik. Zakaria Labiad. Labiad mam wrażenie, jakby. Ale nie wiem, w sumie mam Czulinowa Wedraogo, to też ta pozycja. No nie, musi być naprawdę ktoś tutaj być taki naprawdę, naprawdę bardzo dobry, żebym się zainteresował. Jeszcze atak tutaj, środkowy napastnik. I napastnik. Czy tutaj kogoś potencjalnie znajdziemy? Josip Drmić jest tutaj. Ekuban też, którego kojarzę. Jan Kliment. Ale nie ma tutaj nikogo takiego. Czy czasem mi się ktoś nie pokazał przed jak tutaj Perisic, właśnie. Tylko, że Perisic jest niby wolnym zawodnikiem, ale. Ale no nie wiem, czy. No chyba nie. Wydaje mi się też, że ogólnie nikogo tutaj pewnie znajdziemy. Mogę niby zerknąć jeszcze tutaj, ale myślę, żeby nie tracić czasu, zerknę tutaj sobie na zawodników, żeby nie tracić czasu na odcinku. Zerknę teraz na zawodników w takiej klasie, że od 24 do 29, tylko właśnie, żeby nie tracić czasu, żeby to poza filmem. Znalazłem tutaj tylko jednego zawodnika, którego dodałem sobie tutaj na centrum transferowe, jest to Mamadou Doucouré, który on w rzeczywistości chyba Mönchengladbach gra i nie oczekujemy od niego, żeby był moim podstawowym obrońcą, czy nawet rezerwowym szczerze, tylko po prostu, żeby mieć właśnie tam, ile mam tych środkowych obrońców na obecną chwilę, mam tutaj. Kamiński zakończy karierę, więc musimy też brać to pod uwagę, więc nie liczmy Kamińskiego, mamy tutaj 2, 3, 4, 5, więc będziemy mieli właśnie tych 6, więc to mi się podoba. To mi się podoba. Dla to właśnie to mogło być na pewno dobre. Lipsk przed nami, ten mecz sobie zagramy. Czyli tutaj zrobili jakąś zmianę, no kupili Brisa sam, bo oprócz tego to są zawodnicy ich, więc nie, no, Werner też nie jest wypożyczony do Tottenhamu jak w rzeczywistości. A więc tak wygląda ich zespół. No zobaczymy, jak sobie tutaj poradzimy. Nasz skład jest gotowy na ten mecz, więc możemy powoli zaczynać, tak, możemy powoli zaczynać. I pora zaczynać
to starcie z RB Lipskiem. Czy damy radę wygrać? Nie wiem. To są też takie mecze dobre dla nas, bo tak właśnie mówiłem, bez presji. Jakby no, nikt nie oczekuje, myślę, ja przynajmniej oczekuję, żebyśmy przynajmniej może tak, nie powinniśmy jakby im zbytnio zabrać realnie punkty, ale właśnie możemy tylko pozytywnie zaskoczyć. Aj, to miało być dobre, tylko Matystel nie zrobił nic takiego dobrego ruchu, właśnie to jest problem, że Matystel nie pobiegł mi tam w dobre miejsce. To jest taki mały problem tej akcji. Timo Werner. Pięknie, pięknie, Moreno. Sopi. Ruszamy teraz, dobra piłka do Matysa Tela. Czurlino, jeszcze chciałem uderzyć, nie udało się, niestety przyblokowany, dobry tutaj ten strzał. Sopi, świetnie. Najszczelniejsza obrona, Lipsk ma najszczelniejszą obronę, to tym bardziej strzelić bramkę to będzie naprawdę, no bardzo ciężka rzecz, dlatego właśnie możemy tylko się pozytywnie zaskoczyć, myślę. Myślę, że negatywnie się nie możemy zaskoczyć, tylko pozytywnie. Piękny Matystel. Faul jednak, no nie wiem, jakby to była bardzo opóźniona ta reakcja sędziego. Nie wiem, czy naprawdę, nie wiem, czy nawet sam sędzia wiedział, że to jest faul, jakby sędzia nie wiedział, czy to jest faul, czy nie, więc nie wiem, czy powinien to w ogóle widzieć. Jak tym bardziej, jak jest niezbyt pewny. Baby Moreno, to jest strzał po bramki. Było blisko, było bardzo blisko. Dobra piłka do Moreno. A, nie zdążyłem dosłownie. Tak naprawdę było blisko, żeby ta perfekcyjnie piłka była podana. Kapitalna robota Joro, kapitalna robota Joro. Sopi ma dużo miejsca. Jeszcze możemy tutaj powiedzieć do Matysa Tela. Matys Tel znajdzie tutaj Karamana, który jeszcze miał znaleźć tam jednego zawodnika, to nic. Wycofanie do tyłu, zablokowana ta piłka. Lipsk teraz znowu atakuje skrzydle. Raum wrzuca piłkę, my wybijamy, ale jeszcze te mają. Aj, Sopi myślałem, że troszkę przyblokuje, ale nic, była dobra interwencja tutaj Müllera i będzie teraz rożny. Szlager będzie podawał na blisko tutaj. Super, robota Klasen, tylko liczyłem, że tam ktoś będzie. Dobra, ale jeszcze Klasen ślisk. Nie, celnie. Czemu nikt nie był właśnie, czemu nie było ani jednego tam zawodnika tak daleko? Mam wrażenie, że jakby ktoś powinien być bary tam, jak może powiedzieć, jak bliżej środek pola gdzieś. Joro poradzi sobie z tą piłką, dobra. Klasen. A tam do Sopiego, właśnie, perfekcyjnie piłka Sopiego. Ależ za późno, ile razy mam taką sytuację już w tym meczu, że o pół sekundy słownie za późno i była świetna piłka. O Joro, to było zbyt ryzykowne i się niestety to ryzyko nie opłaciło. Naprawdę jeszcze wracając do tej sytuacji? No nie, no wydaje mi się, że nie powinniśmy, naprawdę nie powinniśmy do tego wracać. Jeszcze teraz będzie bramka z tego, no nie będzie jednak, ale już byłem pewny, naprawdę byłem pewny, że jak widziałem tylko ten ruch, że piłka idzie w tamtą stronę, gol, byłem pewny, że będzie gol, ale jednak mamy szczęście, ale naprawdę nie fajnie było, jakbyśmy w taki sposób, gdzie, tak już mówiłem, naprawdę wydaje mi się, że jakby mieliśmy okazję, nie wykorzystali, więc nie powinniśmy wracać. Tam Moreno jest właśnie, kapitalna piłka do Moreno, Karaman, to jest gol, ale świetna akcja, Moreno został świetnie znaleziony. Już nie pamiętam, co się tak szybko działo, że nie pamiętam, kim ja sterowałem. Ale zobaczyłem Moreno, zobaczyłem potem, że nie ma spalonego, więc wiedziałem, że do Karamana i że będzie to gol. Pięknie, Schalke prowadzi, Schalke robi tutaj na razie mało niespodzianek. To Matystel ze świetnym podaniem do Moreno, to on miał tą niesamowitą wizję. Więc mała niespodzianka jak na razie na Red Bull Arena. Na pewno mała niespodzianka, bo to Schalke prowadzi i po pierwszej połowie będzie 1-0 albo 1-1.
Świetnie, Sopi. Piłka będzie dla nich. Pięknie, Sopi. Nie chciałem ryzykować, wolałem wyjść na rożę. Nie chciałem, naprawdę, ryzykować. Naprawdę nie chciałem ryzykować. Nie potrzebne było mi ryzyko. Nie chciałem jakoś podawać tam, bo to mogłoby się wybić. Dlatego wolałem po prostu wybić tą piłkę, jakby. Dobra, interwencja Müller, koniec pierwszej połowy. A więc Schalke prowadzi. Na pewno jest to niespodzianka. Na pewno jest to niespodzianka, ale dobra dla mnie, na przykład. Zaczynam drugą połowę. Jak na razie, po bramce Karamana. To świetna akcja była zrobiona, bo to nie tak, że to była bramka, gdzie to była indywidualna akcja, to była świetna akcja zespołowa. Na razie właśnie po tej bramce prowadzimy. Nie powinienem może piłkę górą, a może jednak powinienem, bo to się naprawdę dobrze zakończyło. Aj, to miałby do Maty Satela. To miałoby do Maty Satela. Może powinien strzelić, nie wiem, ale czuję, że Matysem Telem mogę to wykończyć dobrze. Moreno ma chyba żółtą kartkę w tym momencie. Kapitalna robota, co za spokój. Co za zimna krew Joro. Był w złej sytuacji i tak zakończył to dobrze. Super Joro, teraz Karaman atakuje. Matys Tel, dobrze znaleziony. Matys Tel przyjmuje, strzela zablokowany. Rzut rożny. Moreno rzuca piłkę, a Davy Klasen nie strzeli tutaj. Moreno. Czurlino spróbuje zakręcić. Nie była najgorsza to próba. Nie była to najgorsza próba. Klasen. Załodzić z każdej strony, ale Klasen się jakoś przebił do tego momentu. Oj, aż tam wślizg Karamana był naprawdę dość mocny. Żółta kartka pewno się mu należy za to. Oj, tutaj daje dojść do tej piłki, ale piłka będzie naszej, tak? Dobra. Czurlinow. Ma miejsce. Czurlinow biegnie. Czurlinow strzela, Czurlinow, wykończenie było złe. Wykończenie, którego absolutnie nie cierpię. Czyli jak gra za mnie, wybiera, że to jest finezyjne, aby wykończenie. Z prostej nogi to miało być wykończenie. Aydin może wejść za Sopiego, bo Sopi jest zmęczony. Moreno wrzuca piłkę. Matys Tel tam był bliski bardzo. Jeszcze Joro, próbowałem tam do kogoś podać, nie udało się jednak. Piękna robota, Aydin. Bardzo dobra robota tutaj. Podeszło Klasena. Super robota. Aj, tam było miejsce. Tam było miejsce, najbardziej boli. Tam było miejsce, a to podanie. Świetnie, Müller. Bardzo pewna interwencja. Aydin jest tutaj gotowy do gry. Aydin jest... Nie powinien być zmęczony, bo on dopiero co wszedł, więc... Aydin może biegnąć jeszcze tutaj, wyprzeć. Aj, ten Lukeba. Siłowo go tutaj pokonał. Baumgartl. Nie jest najszybszy, ale tutaj sobie naprawdę poradził. Tutaj bardziej może tak powiedzieć, że nie szybkość, a czytanie gry dużo mu dało. Jeszcze dam radę, żeby ta piłka jakoś przeszła. Jeszcze Klasen. Czurlinow nie dał nam zwycięstwa jeszcze niestety. Wedrogo może za niego wejść teraz. Moreno rzuca piłkę. Klasen jeszcze. Będzie, nie będzie. Tak, żeby tą piłkę wygrać, dobra. Oj, Matys Tel mnie zmylił. Matys Tel myślałem, że będzie mi wchodził, jak na napastnika, ogólnie zawodnika atakującego, powinien zrobić. Aydin ma tutaj dość dużo przestrzeni, więc może biec.
Świetnie, Aydin. Jeszcze Wedraogo, żeby tam znaleźć. Nie udało się, ale to nic. Aydin naprawdę dobrą zrobił zmianę. To jest Karaman, to jest Karaman i to jest gol. Nie wiem, czy się odbił od Karamana, czy nie, ale mnie to nie interesuje. Interesuje mnie to, że robimy dużą niespodziankę. Drużyna, która ma najszczelniejszą obronę, właśnie straciła dwie bramki i przegrała u siebie z Schalke. Ależ niesamowita historia, niesamowite zakończenie pierwszej części sezonu. To była ostatnia właśnie kolejka tej pierwszej części i zakończymy ją na, w top 10, zakończymy w top 10. Jest naprawdę dobra pierwsza część. Ta piłka się ostatecznie odbiła od kogo? Nie wiem, naprawdę, z tej kamery nawet nie wiem. Ale mnie nie ukraża, mnie nie interesuje kompletnie, tylko się odbiła od Karamana, dobra. Więc Karamanowi będzie przyznana ta bramka, więc dublet Karamana, zwycięstwo nad Lipskiem w Lipsku. Ogromny wynik dla nas. Idziemy dalej. Hertha wygra z Mainz. To niedobrze, bo Hertha i... Kto? Hertha i Heidenheim. Tak, to są chyba te zespoły, które liczę, że będą słabe. Bochum też ten... No Heidenheim na pewno spadnie. To 18 miejsce jest zarezerwowane dla nich, myślę. Brando wydaje się być... imponujący występ. Dobrze, dobrze, Aydin. Aydin zagra naprawdę dobrze, jak już mówiłem. Naprawdę zrobił dobrą zmianę. Szczerze, aż mnie tak lat niezbyt interesuje, bo on i tak będzie kończył karierę, więc... Aydin, widzę, że tutaj nie tylko my widzieliśmy, że zagrał dobrze Aydin, już oferta od Bournemouth, ale Aydin nigdzie się nie rusza. Teraz będzie mecz z Hertą, więc... Mecz to jest duży w takim kontekście, że... Naprawdę by się bardzo przydało wygrać ten mecz. W kontekście tego, kto spadnie, a kto nie. Dalej jednak cały czas biorę pod uwagę, że dalej jestem w walce, żeby nie spaść. Cały czas się nie chcę, nie chcę myśleć, że nie walczymy już, że na pewno się utrzymamy. Na pewno jest jeszcze duże szanse, że możemy spaść. Dlatego taki mecz z zespołem, który potencjalnie jest właśnie jednym z faworytów do spadnięcia, to byłoby naprawdę bardzo dobrze tutaj wygrać to spotkanie. Bo Ren jest troszeczkę zmęczony. Aydin myślę, że zasłuży sobie, żeby zagrać od początku. I możemy dać smolny mecz. Będziemy oglądać to spotkanie. Potem mecz z Bayernem, więc ogromny mecz. Choć ogromny mecz, ale mecz bez stresu ponownie, jak z Lipskiem, bo nic złego się nam tam nie może wydarzyć. Jak przegramy, każdy o tym myśla. Dlatego, no to właśnie będzie spoko taki mecz. Maty Stel nie ma bramki niestety. Ale będzie różny dla nas. Schallenberg, jeszcze Czurlinow. Czurlinow, do nikogo niestety. Aydin. Piłka dalej nasza, dobrze atakuje naprawdę, ale nie, mamy coraz piłkę. I kolejny rożny nas czeka, pierwszy kwadrans zdecydowanie pod nasze dyktando. Tutaj piłkę nam odskakuje i to byłoby już koniec, jeśli chodzi o naszą akcję. Naszą bardzo długą akcję w sumie. I teraz Hertha kontruje, tylko żeby to nie było czas, to tak, że pierwszej akcji od razu sobie strzelam bez problemu bramkę. Gdy to my biliśmy się przez 15 minut o tą bramkę. Dobra, dobra, przynajmniej tyle. Choć, a nie, mamy piłkę. Maty Stel. Maty Stel do Schallenberga, Maty Stel, Sopi. Maty Stel ponownie, Maty Stel. To jest Czurlinow, to jest 1-0. 30 minuta, Czurlinow trafia. Czy to jest Macedończyk? Nie pamiętam. Mam wrażenie, że on jest z Macedonii. Ale nie jest na 100% pewny. Ale nie obchodzi mnie skąd jest, jakby szczerze, nie obchodzi to, że strzela bramkę. Najważniej, że strzela bramkę, ale my jej od razu tracimy. Czemu naprawdę? Najgorsze, że jak się może wydarzyć, jak strzelasz bramkę, ledwie skończysz się cieszyć, a już tracisz. No jakby okropne, okropne po prostu. Nie wiem, czemu się nie możemy skupić na tyle, żeby to prowadzenie utrzymać przynajmniej przez jakiś czas. Romo. Fauna Romo. Karbownika mają tam, widzę. Nie wiem, w sumie też jest takich zawodników, to nawet nie wiem szczerze, gdzie on teraz gra, jakby ta kariera troszkę mu nie co, troszkę poszła w dół i nie wiem nawet, gdzie on się teraz tuła szczerze, ale możliwe, że jest w Niemczech, możliwe, że właśnie jest w Niemczech. Sopi atakuje. Aydin, aj, ta piłka do Karamana tam przeszła. Aydin, aj, Karaman jakby tam znowu właśnie, Czurlinow, jeszcze Romo, to jest słupek, albo poprzeczka, na pewno pręt, było blisko, było bardzo blisko. No i oczywiście, że to Hertha, wychodzi na prowadzenie,
Mogłem się spodziewać, że tak się to może potoczyć, jak my nie wykorzystamy naszej sytuacji. Tempelman za Romo może. To jest na razie jedna zmiana, którą przeprowadzę. Super, czyli oczywiście jak wygraliśmy z Lipskiem, trzeba było się spodziewać, że gdzieś jakby może powiedzieć gra nam to zabierze. To, że mecz, który nie powinniśmy wygrać, wygraliśmy. I mecz, który no stosunkowo powinniśmy wygrać, mam wrażenie, to prawdopodobnie wygramy. Jeszcze strzał, Klasen troszeczkę mocniej jakby mu się udało to oddać ten strzał. Klasen rzuca piłkę. Gol? Nie, Joro próbował, ale nie będzie gola, będzie za to kolejny rożny. Klasen ponownie wrzuca piłkę. Matys Tel, ale ta bramka z różnego by się tak przydała, tak by się przydała. Joro. No, faulował tam? No nie wiem naprawdę. Naprawdę nie wiem, czy on tam szczerze faulował. O, jeszcze mam piłkę o niej, tak? Oj, dziura oczywiście tutaj, ale dobrze, że interwencja świetna Müllera, bo tam się oczywiście znikąd pojawiła dziura. Jeszcze mam piłkę, myślałem, że tak będzie. Dobra, Sopi. Troszkę uspokójmy tą grę. Jeszcze Tempelman, jeszcze powal Tempelman. Joro. Podanie niestety nie było dobre. No, liczyłem, że tam dam radę podać, ale jak tylko zobaczyłem, jak tam pozycja wygląda, że to może się jednak nie udać. No, czułem, że właśnie jednak jak to podałem, tylko że jak było właśnie już za późno, jak ja to podałem, to poczułem, że może jednak to się nie udać. Sopi. Pięknie. Czurlinow. Coś ty narobił, naprawdę. Coś ty narobił. Jak mógł coś takiego nie strzelić? Po prostu nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem. Matys Tel. Tyle miał miejsca. Ale i tak. Niestety w środę bramki. Lazm jest bardzo wysoki. 183. Dobra, więc za Tela wejdzie Lazm. Wedrogo jest bardzo wysoki, więc za Czurlinowa wejdzie też. Segni jest wysoki. A może zostawię jednak Kalas. Dobra, nie. Tak, to już zostawimy. Tak, już zostawimy to. Klasem rzuca piłkę ponownie. Karaman teraz też nie. No, czemu naprawdę te rożne to jest taka czarna magia w tej grze? Naprawdę, czemu te rożne muszą być tak ciężkie o strzelenie? Rok temu to naprawdę nie było ciężkie, a w tym roku mówiłem to już 100 razy. To jest jedna rzecz, którą właśnie od razu zauważyłem w tej grze. Że różne po prostu stały się praktycznie, no nie wiem, jak to określić to, jak ciężkie się stały. Lazmę. Nie no, po prostu nie strzelimy. Faul. Próbujemy jak to wrzucić Klasen. Jeszcze Sopi. Tempelman. No nie zdążyłem nad nic zrobić. Tak już mówiłem, no wygraliśmy z Lipskiem, więc trzeba było się spodziewać, że coś się tutaj głupiego wydarzy. Oczywiście oddaliśmy to zwycięstwo, było takie cenne. I oddaliśmy, kompletnie oddaliśmy jakby, bo wyrównaliśmy się znowu teraz. Jak wygraliśmy mecz, który nie powinniśmy wygrać, to przegraliśmy mecz, który nie powinniśmy przegrać. Po prostu szkoda, że taka sytuacja ma miejsce, prawda? Bo tym bardziej, że z Hertą. Zasilamy zespół, który z nami walczy o to, żeby nie spaść. Najgorzej. 100 razy bardziej wolałbym przegrać z Lipskiem, a wygrać z Hertą. 100 razy bardziej, naprawdę. Myślę, że nie ma co tracić tutaj czas na okienko transferowe, tylko po prostu przejdźmy do tego meczu z Bayernem. Dobrze ponownie mieć taki mecz, naprawdę. Ja naprawdę wolę grać z takimi drużynami niż ze słabymi drużynami, bo po prostu tutaj, tak jak właśnie mówiłem, po prostu nie mam presji. Nie mam presji. Bez presji się dużo lepiej gra. Jesteśmy gotowi, możemy zaczynać.
No i możemy zaczynać kolejny duży mecz. Wygraliśmy raz już z Lipskiem, bardzo duży mecz. Dlatego realnie nie czuję dużej szansy, że możemy to zrobić ponownie, ale dam sobie i tak wszystko. Świetna robota Baumgartl, mamy piłkę. Moreno. Jeszcze teraz Maty Stel dobrze znaleziony. Klasem przyjęcie, strzał przyblokowany. Wrzutka do Karamana, dobry strzał, ale niestety troszeczkę więcej musiał mieć siły ten strzał, żeby Neuerowi zagroził. Sopi. Aj, tutaj niestety nie daliśmy rady. Pięknie Romo. Maty Stel. To może jest sytuacja. Maty Stel przeciwko swojej byłej drużynie to robi 1-0. Maty Stel trafia. Będziemy celebrować, bo myślę, że nie ma jakiegoś związania dużego z Bayernem. Tam dosłownie z rok był tak, praktycznie, więc myślę, że nie ma jakiegoś tam związania z nimi dużego. Maty Stel daje nam prowadzenie meczu z Bayernem. To dość niesamowite, że mogę powiedzieć takie zdanie, że prowadzimy w meczu z Bayernem. To jest, myślę, że jakby dobra podstawa tej gry, prawda? Z Hertą nie wygramy. Lipsk wygraliśmy, Bayern prowadzimy. Guerreiro teraz. Aż tam jakby było takie mądre, tak po cichu można powiedzieć, tam jeden zawodnik, Laimer chyba, to tak po prostu zablokował Sopiego, jakby to było takie naprawdę. Taki naprawdę mega ruch naprawdę, taki po cichu można powiedzieć, taki, którego można było nawet by nie zauważyć. Karaman był tam na limicie, był jednak chyba spalony. Sasha Boy. Strzał Müllera, dobra interwencja Müllera. Czurlinow. Oj, to było zbyt ryzykowne, Mogliśmy to, można było to lepiej zrobić, bym tak powiedział, aż interwencja, ale nie tak, bo tutaj musi to bardzo się skończyć. Ta interwencja była taka, że to praktycznie była, no jakby Coman strzelał od razu, to mogła być bramka. Naprawdę, już byłem pewny, że to będzie gol, Sopi. Pięknie Sopi. Karaman ma dobrą formę dzisiaj w tym sezonie strzelecką i to ponownie robi, bo my mamy 2-0 prowadzenie z Bayernem w Monachium. Absolutnie niesamowite sceny tutaj w Monachium. Co się tutaj dzieje? To po prostu niesamowite. Że my naprawdę możemy powiedzieć, że nie tylko prowadzimy, ale my, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby wygrać z Bayernem Monachium. Absolutnie niesamowite, naprawdę. Jeszcze oczywiście daleka droga, więc musimy się skupić, tak, do gry, ale nawet remis, który jest naprawdę bardzo realny, to będzie jak zwycięstwo, więc w ogóle nie byłbym zły na remis. Czy w takiej sytuacji, gdy prowadzimy 2-0, byłbym zły na remis? Może troszeczkę, bo jednak prowadzimy, nieważne z kim prowadzi się, to jednak jest to bliższy, no Müller, troszeczkę więcej się musisz postarać, aby w takiej sytuacji nie powinien strzelić, naprawdę, na bliższy, tak? Jeszcze mi teraz brakuje, żeby oni mieli remis w pierwszej połowie jednak nagle. Oj, aż to świetnie zrobił. Jeszcze tą piłkę wybić, bo naprawdę się zrobiło niebezpiecznie bardzo. Gdzie ta piłka tutaj do Romo? Romo! I to jest gol! Romo strzela 3-1, więc ponownie
Schalke prowadzi dwa bramkami i po pierwszej połowie będziemy prowadzić dwa bramkami. Świetna piłka do Romo. Tym, że strzelał, myślę, że zaskoczył bardzo cały zespół Bayernu. Mamy 3-1, a więc będziemy prowadzić dwa bramkami po pierwszej połowie. Niesamowite, po prostu to nie jest prawdziwe, co się dzieje. To jest niesamowite, naprawdę. Z Bayernem trzy bramki strzelić Bayernowi w pierwszej połowie, to jest nienormalne, naprawdę, nienormalne. Wow, niesamowita, naprawdę, pierwsza połowa, niesamowita pierwsza połowa. No i zaczynam drugą połowę tego meczu. Myślałem po tym, jak Bayern strzelił na 2-1, że to będzie ten moment, w którym oni wrócą do tego spotkania. Zwłaszcza, że tam Leroy potem miał okazję. Oj, to tutaj podwójne faule, można powiedzieć, ale przyjmę taki faul, który właśnie jest za żółtą kartkę. Wybić. Nienawidzę rzutów wolnych komputera. One są tak groźne. Takie rzuty wolne właśnie, gdzie jest wrzutka na zawodniku. One są tak groźne, naprawdę. Nie wiem czemu zawsze praktycznie zawodnik rywali dojdzie do tej piłki, a nie mój. Karaman. Potrzebuję Tela tutaj bardziej. No właśnie, potrzebowałem Tela. Tel, nie możesz zapominać, że jesteś napastnikiem. Nie jesteś pomocnikiem, nie jesteś kimś innym. Jesteś napastnikiem. Rusz się naprzód. Tam jest twoje miejsce. Ależ to zrobili. To jest Bayern Nachmian, tak? Nie możemy to zapomnieć, ale naprawdę co za dziura. Joro był zdecydowanie daleko. Dlatego właśnie nie może się nigdy cieszyć, jak widać, z Bayernem, bo i tak wrócili jeszcze w tym meczu. Matys Tel. Nauczcie się strzelać naprawdę z daleka. Jakby jak celuje na dalszy słupek, to fajnie, bo ta piłka poszła na dalszy słupek, a ta piłka nie idzie na dalszy słupek. Klika tym Schallenbergiem podanie z dwa razy i ani razu się nie udaje. Dobrze, tutaj przynajmniej mamy faul. Moreno. Aj, dobrze, ślisk bardzo w jej wykonaniu. Moreno. Klasen, naprawdę, przyrób w tamtą stronę, podaję ci, uciekasz z tamtej strony. No, naprawdę zrobiłeś to super. Zrobiłeś to, jakbyś naprawdę chciał specjalnie, żeby on zmylił naszego zawodnika. W końcu wychodzimy stąd. Naprawdę się robiło troszkę tutaj niebezpiecznie. Jeszcze Czurlinow. No do niego podaje. Czemu ta piłka kompletnie idzie w drugą stronę? Dobra, interwencja Müllera. Z jednej strony się spodziewałem, ale nie spodziewałem się, że dosłownie w 5 minut jakieś wrócą tutaj w tym meczu. Liczyłem, że jednak troszeczkę dłużej się utrzymamy. Harry Kane, to mogło się źle skończyć, po tym odbiciu. Moreno, jak ty to mogłeś zrobić? Prawie byśmy stracili bramkę, taki głupi sposób. No dobra, Matys Tel. Ale, o dobra, ten ślizg był, powiem szczerze, ja biorę ten ślizg, naprawdę, ten ślizg był nam potrzebny. Może i był bardzo brutalny i bardzo ryzykowny, ale nam potrzebny był, nie ma co ukrywać. Czy znowu oni to zrobią? No tym razem nie, tym razem byli troszkę dalej. Dobry Moreno, kolejny rożny dla nich. Fajna wyrzutka w ich wykonaniu. Pięknie Klasen to przeczuł. Ale od razu tracimy tą piłkę. Niestety, mam wrażenie, że jakby oni bardziej chcieli. To nie jest kwestia, mam wrażenie, umiejętności, tylko bardziej chęci już teraz powoli troszeczkę. No nie wierzę, prawda? No nie mogę nic zrobić, bo oni mi za każdym razem tą piłkę przejmą. No, naprawdę... Nie wiem, co się tutaj dzieje, ale wychodzimy jakoś stąd. A naprawdę to, co się tutaj dzieje, to jest po prostu straszne.
Dobra, Maty Stel. Maty Stel, nie ma bramki. Czemu? Czemu naprawdę? Czemu? To powinno być gol. To powinien być gol. To powinien być gol. To powinien być gol, ale nie ma. Czemu Czurlinow uciekł od tej piłki? Aby on uciekł od tej piłki. Naprawdę. I teraz jeszcze Leroy. Naprawdę, tak to się skończy. Ależ blok, ależ blok. Jeszcze Karaman. Nie kończ tego, sędzio. Ale Karaman jest wolny po prostu. I zniszczyło się to wszystko. Nigdy, 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 nigdy się nie spodziewałem, że będę zły. Będę bardzo zły po remisie z Bayernem. Bo po pierwsze, daliśmy sobie dwie bramki stracić za łatwo, za szybko. A po drugie, my mieliśmy sytuację na tą bramkę. My mieliśmy tę sytuację, to jest najgorsze. Naprawdę nigdy bym nie pomyślał, a jestem naprawdę absolutnie zły po remisie z Bayernem na wyjeździe. Nie, w życiu nie pomyślę, tak jak już właśnie mówiłem, ale niestety jestem zły po remisie z Bayernem w Monachium. To był tak do wygrania mecz, to był tak do wygrania mecz. I naprawdę jakby tak ten mecz się potoczył, nie mogę tutaj zwalać, to był Bayern. Nie mogę patrzeć na to, że to był Bayern. Nie obchodzi mnie, kto to był. Po prostu straciliśmy dwie bramki za łatwo. Na przykład ta bramka druga, jakby gdzie była nasza obrona? Gdzie po prostu była nasza obrona, się pytam. Nie było nikogo tam. Wow, Doucouré jest strasznie słaby, więc przykro mi, Doucouré jednak się nie będę brał. Myślałem, że on będzie znacznie lepszy, a nie, o takie zonika to szczerze niezbyt chcę. Frankfurt następnym naszym rywalem będzie, ale to będzie już w następnym odcinku. No nic, zdarza się, niestety się nie udało. Na chłodno może inaczej to potraktuję, ale patrz na to, jak ten mecz wyglądał, to było do wygrania. To było do wygrania bardzo. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!